Zapraszamy na magazyn sportowy Flash. W tym tygodniu przygotowaliśmy dla Was. Raków wygrywa z MKS-em Kluczbork po dramatycznym spotkaniu. Trwają obchody 90-lecia istnienia Wiktorii Częstochowa. Amatorska Liga Piłki Siatkowej czeka na zgłoszenia. W trzeciej kolejce rozgrywek o mistrzostwo drugiej ligi Grupy Zachodniej piłkarze Rakowa Częstochowa pokonali na wyjeździe MKS Kluczbork 4-3. Bramki dla naszego zespołu zdobywali Diego Bezerra, Artur Pląskowski, Paweł Kowalczyk oraz Joshua Bologun. Po tym zwycięstwie czerwono-niebiescy mają na swoim koncie 6 punktów. W najbliższą sobotę na Limanowskiego zawita lider rozgrywek Energetyk Growy Rybnik, który do tej pory odniósł same zwycięstwa. Częstochowianie zrobią wszystko, by po czwartej rundzie spotkań ten stan rzeczy uległ zmianie. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi punktualnie o godzinie 17. Panie trenerze, czytałem jedną z Pana wypowiedzi po meczu z MKS-em Kluczbork, że no jeszcze troszkę by trzeba było odwiedzić kardiologa. Te emocje już pewnie opadły i cieszą przede wszystkim 3 punkty, ale też 4 strzelone bramki. No oczywiście, to są na pewno pozytywy. Przede wszystkim to, że wygraliśmy w Kluczborku, że zdobyliśmy 4 bramki. Ale to był mecz, którym nastroje zmieniały się praktycznie w każdej minucie. I prowadząc 3-1 przestaliśmy grać i wtedy Kluczbork zaczął stwarzać sytuację. Straciliśmy bramkę i na pewno przy tym jak się prezentowaliśmy w tym fragmencie 20-parominutowym, kiedy strzeliliśmy 3 bramki, no nie możemy pozwolić sobie na to, żeby w tak łatwy sposób później oddawać pole gry i dawać szansę na to, że przeciwnik nam strzelał bramki, ale myślę, że to było momentami dobre spotkanie. Wygraliśmy na trudnym terenie, gdzie bodajże od paru lat nie udało nam się wywieźć punktów, tak więc to na pewno cieszy. 6 punktów po 3 kolejkach. Przed sezonem brałby Pan taki wynik w ciemno? Ja myślę, że oczywiście zawsze po rozegranych meczach ilości punktów można dywagować, czy bralibyśmy to w ciemno, czy nie. Z jednej strony mogło tych punktów być więcej, z drugiej strony trzeba zawsze patrzeć na to, co jest. No, mamy 6 punktów, na pewno się z tego cieszymy, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to bardzo wyrównana liga i każda następna kolejka może to wszystko wywracać całą tą tabelę do góry nogami, tak więc trzeba przede wszystkim podchodzić do tego z pokorą, koncentrować się na następnym meczu i w każdym z tych meczów nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że nie będzie maksimum zaangażowania, bo tylko w taki sposób można zdobywać punkty w drugiej lidze. No właśnie, wspomniał Pan o następnym meczu. Tutaj w sobotę na Limanowskiego przyjeżdża lider, który jeszcze punktów nie stracił w tym sezonie, Energetyk Row Rybnik. Czas najwyższy zdobyć pierwsze punkty w nowym sezonie tutaj w Częstochowie i zagrać według starej zasady bij lidera. Oczywiście to byłoby wspaniałe, jeżeli to zrealizujemy, ale trzeba docenić wartość drużyny z Rybnika. Przed sezonem twierdziłem, że to będzie jeden z głównych kandydatów do awansu i te pierwsze kolejki to potwierdzają. Energetyk wygrał 2 spotkania również na wyjeździe w Kluczborku i w Fojnicach. Tak więc nie były to na pewno łatwe spotkania i to pokazuje, jak silna jest to drużyna. Oczywiście my gramy na własnym boisku, będziemy chcieli zademonstrować dobrą grę i walczyć o zwycięstwo, ale to na pewno będzie ciężkie spotkanie. Myślę, że to powinno być również dla kibiców emocjonujący mecz. No i mam nadzieję, że kibice nas nie zawiodą i przyjdą zdecydowanie większej ilości niż to miało miejsce z Bytowią, jak również w ostatnim sezonie. Troszkę żal, że nie ma Maćka Gajosa w drużynie Rakowa, bo Maciek sobie parę tych bramek z Energetykiem Row Rybnik w zeszłym sezonie nastrzelał. I teraz pierwsze pytanie. Czy widział Pan mecz Maćka, który debiutował w meczu w Ekstraklasie, w T-Mobile Ekstraklasie Jagiellonia Białystok pod Beskidzie Bielsko-Biała? Tam Maciek chyba dobrze się zaprezentował, jak na taki przeskok z drugiej ligi do Ekstraklasy. To znaczy tak wspólnie oglądaliśmy bodajże pierwsze 25 minut, a później wyjeżdżaliśmy na mecz do Kluczborka, tak więc była tam sytuacja jedna po rzucie wolnym, kiedy bramkarz w ostatniej chwili interweniował, później bodajże Kupisz dobijał z bardzo bliskiej odległości. Na pewno Maciek ma duże umiejętności na to, żeby przebić się do pierwszego składu i grać na tym poziomie ekstraklasowym. Widać było momentami, że również to jeszcze takiego trochę chyba tremy i takiego doświadczenia musi zdobyć, ale jestem przekonany, że na pewno Jagiellonia będzie miała dużo pożytku i dużo radości z Maćka w następnych spotkaniach, w następnych sezonach. My będziemy mieć tą satysfakcję, że jest to nasz wychowanek. Z drugiej strony Maciek odszedł od nas, ale tak
Tak to w piłce nożnej jest, że nie ma ludzi niezastąpionych. Na dzień dzisiejszy ci zawodnicy, którzy pozostali, jak również ci, którzy przyszli, myślę, że w 100% zastępują Maćka. Jest większa rywalizacja i to dla nas trenerów, myślę, że dla całego klubu jest bardzo budujące, że ci, którzy wchodzą, potrafią się szybko wkomponować to i podnoszą nasz poziom, a o to nam wszystkim tutaj w tym klubie chodzi. Zwycięskiego składu się nie zmienia, tak w sobotę również będzie, tak pan desygnuje zestawienie i całą jedenastkę, jak to miało miejsce kilka dni temu w Kluczborku? Do sobotniego spotkania mamy jeszcze parę dni, tak więc w piłce się może wszystko wydarzyć. Poza tym zawodnicy mają cały tydzień do udowodnienia, komu się należy to miejsce i na pewno oczywiście nie można oczekiwać, że będzie bardzo dużo zmian, ale nie wykluczam, że pojedyncze zmiany nastąpią w ustawieniu, jeżeli chodzi o mecz sobotni. Poza tym, tak jak wcześniej powiedziałem, rywalizacja jest coraz większa, kadra wydaje mi się jest dosyć mocna. Każdy sobie zdaje sprawę z tego, że musi w treningu, w tygodniu walczyć o to, żeby najpierw znaleźć się w 18-meczowej, a później walczyć o to, żeby grać w podstawowym, wyjściowym składzie w meczu ligowym. W miniony wtorek na stadionie przy ulicy Krakowskiej odbyły się główne obchody 90-lecia istnienia Wiktorii Częstochowa. Obchody rozpoczęły się od turnieju do lat 16, który był jednocześnie memoriałem Zdzisława Przybylskiego. Obsada zawodów była bardzo silna, oprócz gospodarzy wystąpili Raków Częstochowa, Widzew Łódź, Odra Opole oraz Górnik Zabrze. Wygrali ci ostatni, drugie miejsce zajęli piłkarze Rakowa, a trzecie Wiktoria. Panie trenerze, 90-lecie klubu sportowego Wiktoria Częstochowa, teraz trwa mecz Old Boyów Rakowa i właśnie Wiktoria, wcześniej pierwszy z cyklu turniejów dla młodzieży z bardzo mocną obsadą, m.in. Górnik Zabrze, Widzew Łódź przyjeżdżają tutaj do Częstochowy. Ciężko zorganizować taki turniej, zaprosić takie drużyny? Czy wszystko odbywa się w ten sposób, że zarówno z Widzewem, z Odrą Opole, jak i z Górnikiem Zabrze współpracujemy od paru lat, my przyjeżdżamy do nich na turniej, oni przyjeżdżają do nas. Na pewno nie jest łatwo to zorganizować pod względem logistycznym, żeby wszystkim zespołom pasowało w danym terminie. Cieszę się, że zarówno na ten turniej, który miał dzisiaj miejsce, czyli Memoriał Zdzisława Przybylskiego, przybyły wszystkie zespoły. Za tydzień na turniej 18-latków także przyjadą wszystkie i na Colter Cup, gdzie grają dzieci do lat 12, będzie grupa zespołów powiększona, także o rekord bielsko-biała. Także wydaje mi się, że jest to jeden z najmocniejszych turniejów na trawie rozgrywanych w okręgu częstochowskim na przełomie ostatniego roku, nie licząc też bardzo mocno obsadzonego turnieju Memoriału, przepraszam, Jana Basińskiego, który Raków zorganizował w zeszłym tygodniu. Jak Wiktoria wypada na tle swoich kolegów z innych drużyn, z innych miast? Powiem szczerze, że dużej przepaści na tym etapie nie ma. Wszystkie zespoły prezentowały bardzo równy poziom. No, jedynie co najmocniejszy Górnik Zabrze, który nawet nie stracił tutaj bramki, przewyższał przede wszystkim kulturą gry i taktyką poszczególne zespoły. Wiktoria po słabym początku, gdzie przegraliśmy z Rakowem i właśnie ze zwycięzcą turnieju Górnikiem Zabrze udało nam się wygrać z Odrą Opole i Widzewem Łódź, także skończyliśmy turniej na trzecim miejscu. Czyli wydaje mi się, że przyzwoite w środku stawki. Wcześniej miła uroczystość przed meczem Old Boyów. Cieszy, że to, że władze miasta, nikt nie zapominał o Wiktorii, mimo tego, że teraz nie jesteście jakoś wysoko, jeżeli chodzi o pierwszą drużynę. Znaczy, całe obchody są pod hasłem, które budowaliśmy od stycznia, bez względu na to, czy Wiktoria utrzyma się w trzeciej lidze, czy nie. 90 lat tradycji, nowa jakość działania. Staramy się, aby ten klub zmienił się w sposób nowoczesny, ale nie zapominamy o ludziach, którzy byli tutaj przez wiele, wiele lat, w czasach różnych, ciężkich, łatwych, ale którzy byli w tym klubie na dobre i na złe. I tak na koniec, właśnie ta czwarta liga, troszkę nie tak miało być, zwłaszcza po ostatnim meczu Wiktorii tutaj na ulicy Krakowskiej, kiedy wszyscy skandowali, nigdy nie spadnie, Wiktoria nigdy nie spadnie. No i w tej czwartej lidze też takie rozpoczęcie niezbyt dobre, można powiedzieć, tak mówiąc lekko. Czy nie, powiedzmy sobie szczerze, że zagraliśmy bardzo słaby mecz z zespołem z Koniec Pola, którego uważam za jednego z faworytów rozgrywek, ale cóż, polityka w klubie jest taka i tego ponosimy konsekwencje my wszyscy, zarówno ja jako trener, jak i zawodnicy, że stawiamy na młodych chłopców, na swoich wychowanków. Niektórzy z nich dzięki temu, że zagrali 2 czy 3 mecze już w pierwszej drużynie, teraz z rówieśnikami z Górnika Zabrze czy z Widzewa Łódź, są w stanie konkurować jak równy z równym i myślę, że na dłuższą metę ta polityka, aby nie sprowadzać zawodników za duże pieniądze, ale opierać klub na szkoleniu młodzieży, przyniesie sukces. Rusza 39. sezon amatorskiej ligi siatkówki TKKF w Częstochowie. Na początek października planowane jest rozpoczęcie nowego sezonu ALS. W
wcześniej, bo już 4 września o godzinie 19 odbędzie się tradycyjne spotkanie z przedstawicielami drużyn w celu omówienia rozgrywek oraz ewentualnych zmian w regulaminie na nowy sezon. Do obrony mistrzowskiego tytułu szykuje się Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej. Amatorska Liga Siatkówki TKKF w Częstochowie tradycyjnie cieszy się dużym zainteresowaniem. Są to największe rozgrywki amatorskie w mieście i okolicach. Od października do marca, w każdy wtorek, środę i piątek będziemy świadkami zaciętego sezonu, w którym tradycyjnie uczestniczy około 300 siatkarzy z Częstochowy i regionu. Rozgrywki są otwarte dla wszystkich chętnych. Jeżeli wspólnie ze znajomymi myślisz o stworzeniu własnej drużyny i zgłoszeniu się do rozgrywek, nie zwlekaj, skontaktuj się z organizatorem pisząc maila na adres jkm@sportowiec.pl. Termin zgłaszania drużyn do sezonu upływa 4 września. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu. Na kolejnego Flesza zapraszamy za tydzień.